Radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Tutaj dobrze też nas słychać. Nawet kamerę położyłyśmy na łapce przystanka autobusowego 105, 127, 118, że może nas nie widać, a może słychać. Proszę Państwa, no dzisiaj będziemy pisać do Pani Dyrektor, będziemy dzwonić do Pani Dyrektor, będziemy pisać do Ministerstwa Kultury, do Ministerstwa i Sprawiedliwości i jeszcze innego ministerstwa. Włączymy na różne opcje w internecie, zobaczymy, co jest możliwe, bo ludzie są czasem nie poinformowani i nie wiedzą, do kogo zgłosić się mogą, do kogo można się jeszcze zgłosić. Proszę Państwa, to jest Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego. Wczoraj wieczorem siedzę sobie przy komputerze, ale słyszę głos jakby Dawidka. Dobrze. To jest chłopczyk bardzo ładny i niepełnosprawny, ale bardzo ładny i nie jeden taki student polski to mógłby się w nim zakochać, albo może by mu mógł jaką krzywdę zrobić. Był na Grinchu, rozmawiał z szatniarką, bardzo miłą panią Iwonką, i tam otrzymał informację, że w toalecie ostatni jest jakiś chłopak, który czeka na niego, żeby on przyszedł i go zgwałcił. Co Państwo na to? No to wiadomo, że jaki jest przekrój społeczeństwa polskiego, jacy są ludzie, to nie jest winna Pani Dyrektor, to nie jest winna biblioteka, to nie o tym mowa, ale jak ja schodzę i patrzę, że oni na niego coś tam krzyczą, że coś tam idź stąd, że coś, no takie rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca, bo ani to kultura, ani to koło kultury, ani to galeria, ani to koło galerii, ale skoro o galeriach zaczęłyśmy mówić, że ochroniarze nie wiedzą nic na temat wernisaży, no nie wiedzą też nic na temat psychologii ani kultury, psychologia niska. Chłopczyk miał skaleczone palce i krew mu ciekła. To więc tak, trzeba mu było pomóc, dać wody utlenionej, zabandażować, czy nawet wezwać karetkę pogotowia. Bo przecież taki ktoś z zakrwawionymi palcami, paluszkami nie może zatelefonować. No może nie zatelefonować, może nie móc. Była pani szatniarka, byli ochroniarze, ale oni jako te komuchy, jako te kliki, to zamiast ludziom służyć, to przecież wiadomo. Uważajcie, żeby was nie zamordowali, nie zabili, bo jak żeśmy wyszły, on zostawił Dawidek w toalecie bandaże. I ja mówię, czekaj tu, ja pobiegnę po te bandaże. To ten komuch tak tu latał, szukał. Ja mówię, zobacz, już dziad katolicki lata za mną, już szuka, żeby coś. My jesteśmy w bibliotece, przychodzimy do niej codziennie, a on tutaj się zastanawia i szuka. A ja szukam tych bandaży, oczywiście nie było, ale on zostawił wcale nie w toalecie, ale tego z wrażenia nie umiał powiedzieć, tylko tam, gdzie się pije kawę, przy stolikach za ścianą, gdzie są gniazdka, gdzie on telefon ładuje, gdzie ludzie piją kawę, telefon ładują. Proszę Państwa, no to więc o czym mowa? Nie było tego bandaża, ale pani Iwonka znalazła inne takie plastry. Plastry dała, plastry. Ja mówię, masz dziecko, zabandażuj te palce, bo to jak czubeczki palców są, no to one szybko nie zagoją się. To tym bardziej źle. No, może być zakażenie, może być różna rzecz, może być. No to więc poza... wijał plastrem trzy paluszki, zdaje się. No i pojechałyśmy sobie, proszę Państwa, do Carrefourka tam. Na co? Na kawę. Bardzo fajny Carrefourek jest, proszę Państwa, przy moście. Jesteśmy na Powiślu, jesteśmy w Warszawie, nad Wisłą, pomiędzy Bugiem i Odrą Gdańskim, Czechosłowacją. I tam ten pan Andrzej Kołakowski, który jest też w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, gdy dowiedział się o kawie, bardzo mi podziękował i sklep nawet mi podziękował, że będzie miał nowych klientów i zrobili konkurs sklepu Carrefourek do godziny 24. Nazwa nowa. Jaka jest jego nazwa? Czy wiesz? Wymyśl nazwę, napisz ją tu, zostaw swój adres e-mailowy, telefon komórkowy, kontaktowy i wszelki adres, co jest śladem po tobie. Zapraszam do konkursu na nazwę Carrefourka do godziny 24 przy moście Poniatowskim, tu w Warszawie. I wczoraj był wypadek, jak żeśmy wyszli z tego sklepu. Na barierkę ktoś najechał, mostu Poniatowskiego. Zapraszam.